Witam Was w moim kolejnym filmie, w którym to chciałbym wyjaśnić różnicę między takimi dwoma czasownikami, mianowicie Danken i sich bedanken, które obydwa oznaczają dziękować, ale są pewne nimi różnice i chciałbym te różnice właśnie wyjaśnić. Zapraszam. Zanim zaczniemy rozmawiać i omawiać te kwestie tyczące tych dwóch czasowników, chciałbym Was zaprosić do odwiedzenia, czy też kliknięcia przycisku wesprzyj, który widnieje obok przycisku subskrybuj. Jeżeli przypadkiem Wasz kursor zawędrował na przycisk subskrybuj, nie bójcie się to kliknąć. Natomiast jeżeli przesuniecie kursor lekko w lewo, zobaczycie przycisk wesprzyj, kliknijcie, na razie nic się nie będzie działo, zobaczcie co mam do zaoferowania. Co miesiąc seria zdań na różnych poziomach trudności, od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Mogę Was przyłączyć do mojej grupy na Quizlecie, w aplikacji Quizlet, gdzie robię lekcje online. Zapraszam Was do mojej grupy na Facebooku, także parę atrakcji dla Was znajdę. Zapraszam Was na live'y, czyli lekcje online ze mną. Wszystko w szczegóły znajdziecie właśnie w tym i w opisie filmu również. Czasowniki dziękować komuś za coś. Takich czasowników mamy w języku niemieckim dwa. I to jest czasownik danken, jemandem, für etwas, i to für jest akusatywem, dziękować komuś za coś. I również to samo znaczenie ma czasownik sich bedanken, bei jemandem, für etwas. Myślę, że najlepiej będzie to na przykładach wyjaśnić, bo tylko wtedy można to zrozumieć, jak to działa, jak to funkcjonuje. Jeżeli chodzi o używanie tych czasowników, to tutaj widzę takie dwie przestrzenie. Mianowicie czasownik danken, jemandem, to jest czasownik, który się pojawia w języku potocznym, może w języku mówionym, tak to określimy. Czyli w dialogach, w rozmowach, w konwersacjach. Nie? Natomiast sich bedanken ma to do siebie, że pojawia się częściej w języku pisanym. Częściej się pojawia w języku pisanym, w pismach, w listach, w jakichś tam oficjalnych podziękowaniach, wiecie, tego rodzaju zastosowania. Czyli w wielkim skrócie, danken mówimy, a sich bedanken piszemy. Oczywiście jest między nimi taka bardzo delikatna i cienka linia i to nie jest zasada stuprocentowa, że zawsze tak będzie. Czasami jak ktoś chce podziękować oficjalnie, wiecie, jakaś wizytacja, jakieś spotkanie, jakaś delegacja z zagranicy, czy nie tylko z zagranicy, to wówczas jest miejsce na sich bedanken, mimo że to jest język mówiony, bo jest charakter tego przemówienia jest taki formalny. Nie? Używanie tego czasownika, słuchajcie, przedstawię Wam to w ten sposób, że na dole będę Wam pisał zdania. Zdanie A będzie z czasownikiem danken, a zdanie B będzie z sich bedanken. Będę to prowadził równolegle, żebyście mogli zobaczyć, na czym polega różnica między jednym czasownikiem a drugim. Przykład pierwszy. Ja dziękuję Ci. Ja Ci dziękuję. W języku polskim sami widzicie, ta szyk jest elastyczny, można tutaj lawirować. I zdanie z czasownikiem danken, czyli zdanie A, brzmi ich danke dir. Ich danke dir. Natomiast zdanie z sich bedanken na dole, zdanie B, brzmi ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei dir. Widzicie różnicę. Ja to omówię. Sich bedanken, czasownik w B, ma takie dwie cechy. Po pierwsze jest zwrotny, czyli ma sich w odmieniony przez osoby i ma przyimek by. I to chyba nas najbardziej zaskakuje. Osobiście mnie zaskakiwało, gdy ja się tego czasownika uczyłem, że jak macie czasownik danken, to jest komu czemu. To jest takie nasze
bardzo fajne polskie tłumaczenie tego czasownika. Dziękować komu czemu, danken jej mandem. Tak dosyć fajne, jeden do jeden, nie? Natomiast z czasownikiem z ich bedanken, słuchajcie, no to się zaczyna coś dziać. Jest zwrotny, ich bedanken ich i jest by dia. Uwaga! Uwaga do tego czasownika właśnie z ich bedanken. Nie próbujcie, jak was proszę, nie próbujcie tego dosłownie tłumaczyć na polski. To nie ma sensu. Myślę, że z wieloma rzeczami tak jest, w każdym języku obcym. Myślę, że im dalej w tym procesie nauczania, tym więcej takich rzeczy jest, że nie dadzą, nie dają się przetłumaczyć na język ojczysty, słowo w słowo. A jest takie pragnienie, że fajnie jakby tak było, nie? Fajnie, że jak gdyby to dało się tak samo przetłumaczyć, ale to jest coraz mniej takich spraw. Im bardziej idziemy dalej w języku, tym mniej takich spraw przetłumaczalnych dosłownie jest. Trzeba się z tym pogodzić. Wiem, że niektórzy, nie wszyscy sobie z tym godzą, nie radzą. Bo tak, to ma być takie jeden do jeden, nie? Ja ich mam habe, kota eine Katze. Jest jeden do jeden? Jest. Ale tego nie jest dużo, nie? Także ich bedanken, ich bei dir. To jest to zdanie, kiedy macie zwrotny, ich bedanke, no to skoro ich, to mich, a skoro tobie, to jest bei dir i tam jest dativ. Tego bei dir też nie przetłumaczycie dosłownie. Gdybyście się czepiali mocno i chcieli to faktycznie sobie zorganizować i przetłumaczyć, to wychodzi u ciebie. No ale to jest bzdura przecież, nie? Kolejne zdanie. Dlaczego ty mi dziękujesz? Dlaczego mi dziękujesz? Takie zdanie, nie? Zdanie A z czasownikiem danken. Warum dankst du mir? Warum dankst du mir? A z czasownikiem sich bedanken to samo zdanie. Warum bedankst du dich bei mir? Warum bedankst du dich bei mir? Widzicie, co się dzieje? Kolejne zdanie. Dlaczego mi za to nie dziękujesz? Za to. Dołożyłem element za to. Dlaczego mi za to nie dziękujesz? Po niemiecku zdanie z danken. Warum dankst du mir nicht dafür? To jest zdanie z danken i czasownik sich bedanken. Warum bedankst du dich nicht bei mir? Warum bedankst du dich nicht bei mir? Dlaczego mi za to nie dziękujesz? Kolejne zdanie. I kolejne zdanie. Ona dziękuje nam za pomoc. Sie dankt uns für die Hilfe. A z czasownikiem sich bedanken? Sie bedankt sich bei uns für die Hilfe. Nie? Kolejne zdanie. My Państwu dziękujemy za Państwa wsparcie. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. I zdanie sich bedanken. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung. Okej? Okay? Myślę, że rozczajacie to powolutku, jak to funkcjonuje. Weźmy sobie parę zdań jeszcze z czasownikiem modalnym. Na przykład ktoś komuś udziela sugestii, słuchaj, powinieneś jej za to podziękować, nie? Bo ona coś ci zrobiła. Sie hat etwas für dich getan. Ona ci pomogła, sie hat dir geholfen, powinieneś jej za to podziękować. Z czasownikiem soll, z czasownikiem danken będzie tak. Du sollst ihr dafür danken. Du sollst ihr dafür danken. Natomiast zdanie sich bedanken zabrzmiałoby: Du sollst dich bei ihr dafür bedanken. Du sollst dich dafür, du sollst dich bei ihr dafür bedanken. Chcielibyśmy Państwu
bardzo za to podziękować. Jakiś fragment jakiegoś przemówienia, podziękowania i coś tam wymieniamy, co się stało, kto co pomógł i podsumowujemy to takim zdaniem. Chcielibyśmy Państwu bardzo podziękować. Wir möchten Ihnen dafür danken. Wir möchten Ihnen dafür danken. Nie? I czasownik Sie bedanken, to samo znaczenie. Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken. Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken. Kolejne zdanie. Dlaczego nie chcecie im za to podziękować? Nie? Przecież oni wam pomogli. Oni coś dla was zrobili. Dlaczego nie chcecie im za to podziękować? Warum wollt ihr ihnen dafür nicht danken? Warum wollt ihr ihnen dafür nicht danken? I to samo zdanie Sie bedanken. Warum wollt ihr euch bei ihnen dafür nicht bedanken? Warum wollt ihr euch bei ihnen dafür nicht bedanken? Muszę mu podziękować. Muszę mu podziękować. Ich muss ihm danken. Po prostu. Ich muss ihm danken. A z czasownikiem sich bedanken? Ich muss mich bei ihm bedanken. Ich muss mich bei ihm bedanken. I teraz słuchajcie, moi drodzy, seria zdań w czasie przeszłym. Ja wezmę perfekt. Czas przeszły złożony i nim się będę tutaj bawił i nim operował. Na przykład. Ja jej za to nie podziękowałem. Ktoś sobie robi wyrzuty sumienia. Ja jej za to nie podziękowałem. W perfekcie. Ich habe ihr dafür nicht gedankt. Ich habe ihr dafür nicht gedankt. Widzicie? Gedankt. Oddanken. A w czasie w przeszłym oczywiście, ale z użyciem czasownika sich bedanken. Ja jej za to nie podziękowałem, brzmiałoby tak. Ich habe mich bei ihr dafür nicht bedankt. Ich habe mich bei ihr dafür nicht bedankt. Bedankt. Od bedanken. Kolejne zdanie. Przecież oni wam za to podziękowali. Przecież oni wam za to podziękowali. Bo ktoś ma pretensję, że nie. Okazało się, że nie pamięta, że były te podziękowania, on twierdzi, że ich nie było. Sie haben euch doch dafür gedankt. Sie haben euch doch dafür gedankt. I w czasie przeszłym z czasownikiem sich bedanken. Sie haben sich bei euch doch dafür bedankt. Ok. Najczęstsze błędy, słuchajcie, które się pojawiają w związku z pomyłką, z myleniem tych dwóch czasowników, to jest taka na przykład, że na przykład ja podziękowałem i ktoś powie ich habe gedankt, tak? Bo użyje danken i to jest ok, ale używa bedanken i zapomina dać na przykład sich. To jest bardzo częsty błąd. I brzmi zdanie ich habe bedankt. I to jest błąd. Powinno być ich habe mich bedankt. Ich habe mich bedankt. Musi być zwrotny zaimek. Nie? Jeżeli go nie ma w obecności czasownika bedanken, to jest błąd. Ponieważ nie ma czasownika bedanken. Rozumiecie? Głupie, nie? Nie ma czasownika bedanken. Jest sich bedanken. To tak jak w polskim czasownik opłacać się. Nie? Mówicie, to się opłaca, to się nie opłaca. Nie? Tak jest ok. I wyobraźcie sobie, że zapominacie się i mówicie zdanie, wiesz co, to nie opłaca. Albo tak, tak, to opłaca, to bardzo opłaca, to co
żeby to sprzedać za tyle, a kupić za tyle i tak dalej. To opłaca bardzo, bardzo, bardzo opłaca. Rozumiecie? No opłaca się, brakuje tego się. Nie wiem jak wam, ale mi przychodzi, jeżeli słyszę czasownik opłaca, to widzę od razu, słyszę czasownik popłacać. Jest taki zwrot, idiom, przysłowie, coś tam nie popłaca, nie? Jest coś takiego. Może w napisach napiszę, bo nie pamiętam. Ale to tylko takie skojarzenie z czasownikiem. Musi być się, opłacać się. Tak, czyli ten bon jest najczęstszy, że ktoś mówi ich habe bedankt, nie? To od razu ja mówię, ej, tam jest zwrotny, ja, a ktoś mówi, ale o co ci chodzi? Przecież czas przeszły. Tak, tylko że bedankt pochodzi od bedanken. A nie ma bedanken, jest sich bedanken. No to jest ich habe mich bedankt. A samo danken to jest danken. Ich danke, du dankst. Er hat gedankt. Perfekcie. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was również do tego, żebyście weszli na to Wesprzyj, to co mówiłem na początku. Mam tam opcję uczenia się języka niemieckiego ze mną. Tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że mogę wam coś pomóc. I myślę, że do kolejnego filmu. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!